Sekrety rodziny. Tak, to są na pewno sekrety rodziny, a nie sąsiadów przypadkiem? Nie wiem. Nie często widujecie ten paradokument u mnie. Dlatego, że to są sekrety, a sekretami nie można od tak machać na lewo i prawo. Sekrety trzeba trzymać dla siebie. Jeżeli ktoś opowie wam jakąś swoją tajemnicę, to znaczy, że wam ufa i wierzy w to, że nigdy nikomu nie zdradzisz tego. I tak właśnie niszczy się wiara w ludzkość. Adios. I czasami jest tak, że nawet nasz wróg zna nasz sekret, ale czy od razu musi go wykorzystywać? Nie. I takie moje przesłanie na dziś. Jeżeli macie jakieś sekrety, swoje, nie swoje, lub tworzycie z kimś inne tajemnice, to nie ma co o tym rozpowiadać. Nawet jeżeli się już nie lubicie z osobą, z którą sekret dzielicie. Chyba pierwszy raz zrobię taki fajny, uczący wstęp. I nie wiem, czy to dobrze, bo już pewnie 90% z was wyłączyła ten film. Ale jeżeli jeszcze nie wyłączyliście, to dajcie znać o tym w komentarzu, subujcie, łapkujcie. No co, jestem youtuberem. No debil. Zapraszam na sekrety rodziny. Ilona i Marek Koperscy to małżeństwo z kilkuletnim stażem. Para długo starała się o dziecko. Tego dnia dowiedzieli się, że ich starania wreszcie zakończyły się sukcesem. Pokaż mi jeszcze raz to zdjęcie. Pokaż mi jeszcze raz to zdjęcie. Pokaż mi jeszcze raz ten but. Nie no, Mareczku, w domu nie będę tutaj tak na ulicy zdejmować majtek. Chcę to oglądać bez końca. To najpiękniejsze zdjęcie w historii światowej fotografii. Ja lepsze zdjęcia robiłem w przedszkolu. Nie robiłem zdjęć w przedszkolu. Ale to ciekawe, że ma prawie 2 miesiące, nie? Znaczy? My ostatnio uprawialiśmy seks tydzień temu. Dziwne, ale może nie wiem, może dziwny przypadek Benjamina Buttona. No przecież wtedy prawie w ogóle mnie w domu nie było. Ale dużo dzwoniłeś. Ale dużo dzwoniłeś i mnie zapłodniłeś przez telefon. A nie, właśnie się masuje po... Jeszcze nie ma 5 minuty, także ci nie powiem, ale chyba właśnie mnie zapładniasz. Co? Pstro, no nie wygłupiaj się. Chodźmy do domu, trzeba to wszystkim ogłosić. Trzeba wszystkim ogłosić, że zrobi... Ty, co jest? Ja się odwracam w bok, żeby zrobić komentarz, patrzę, a tu pajęczyna przez cały pokój. Kiedy ja ostatnio wychodziłem z pokoju? Wy, ty, fy. Czaisz? Ciągnie się tu, tam się ciągnie. I w drugą stronę też się ciągnie, chociaż tu już tak nie widać. Zaprośmy wszystkich jeszcze dziś. Dziś? Dziś? Do... Nie, wiesz, nie mogę. Ilona obróciła wszystko w żart i szybko zapomniałem o wątpliwościach. Ona zawsze potrafiła mnie zagadać. No ale te myśli nie zniknęły całkowicie. Ilona i Marek nie chcieli długo czekać z ogłaszaniem radosnej nowiny. Jeszcze tego samego wieczoru urządzili kolację, na którą zaprosili rodzinę. Co to za wiadomość będzie? Będzie? To się w szklankę uderza, nie w talerz. Bierzesz szklankę, to konkretnie to kieliszek i robisz ding, ding, ding. Musisz poczekać, aż skończy się dźwięk. Chcielibyśmy z Markiem coś ogłosić. Twoją drogą, to jest cała wasza rodzina? To wy jesteście rodzeństwem? Powiesz ty, czy ja? Ja mogę powiedzieć, ja mogę powiedzieć. Przegrałem dom, nie mamy gdzie mieszkać. No poszedłem, postawiłem kupon. Pewniaczek mówili, pewno nie wyszło. Jak już się pewnie domyślacie, długo na to czekaliśmy. W końcu będziemy mieć chomika! Nie mogłam się doczekać, od małego czekałam na tego chomika i w końcu powiedziałam, nie, ja kupuję chomika. No i kupiłam chomika. Będziemy mieli z Markiem dziecko? Tata się ucieszył aż. Tata tego dziecka, który ona urodzi. Nie takie rzeczy się widziało na tele, na kolega wysłał. Miesiąc. Drugi. Fantastycznie. Brawo, córeczko. Skarbie, fantastycznie. Mamy wnuka. Mamy wnuka. Grat. Oj, cudownie, cudownie. Dziękuję. Wspaniale. Cieszymy, bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy. Gdyby to jeszcze było dziecko twojego męża, to byłoby już w ogóle idealnie, no ale ważne, że dziecko przynajmniej. Nie, proszę, pójść na mały spacer. A coś się stało? No ja chciałem pogadać, chodź, to nie może czekać. Chodź. Dobra, w porządku. Czekałem na ten moment całe życie, a... On czekał na ten moment całe życie. On się urodził, mówi, gdzie moje dziecko? Znaczy, wtedy to mówi bardziej... Nie potrafiłem się nim cieszyć. Sorry, bardzo się tak wyrwałem. Nie no, spoko. Przecież wiesz, są tak zaaferowani tymi wspaniałymi wiadomościami, że naprawdę nie zwrócili na nas uwagi. Tak sobie mów, wspaniałe wiadomości. To już lepsze są te wiadomości na TVP24. A one są beznadziejne. Właśnie ja w sprawie tych wspaniałych wiadomości, wiesz? No ale co się dzieje? No bo Ilona jest w 2 miesiącu ciąży, co nie? No tak, no ale to chyba dobrze. Przecież zawsze marzyłeś o tym. No tak, tylko że 2 miesiące temu to mnie prawie w ogóle w domu nie było. Ja cały czas wyjeżdżałem i... Zresztą pamiętasz, nie? No, niby tak. I sobie w ogóle nie przypominam, żebyśmy się kochali cokolwiek, żadnego seksu, nic. Ja nie pamiętam tego w ogóle. Nie pamiętam tego w ogóle. No nie pamiętasz, bo to teraz technologia. Faceci, nie zapadniałem kobiet, to już technologia robi. Teraz dzwonisz na telefon, a no wie... Oglądają mnie dzieci, Piotrek, uspokój się. Tak nie wygląda stosunek. Pamiętajcie, bociany przylatują z dziećmi. Seks nie istnieje. Pomyśl chwilę, może byłeś pijany któregoś razu?
Przecież doskonale wiesz, że wystarczy ten jeden raz. Jeden raz i już po sprawie. Jeden raz i już po sprawie. Tylko że on jest abstynentem. Do razu w ogóle nie przypominam. Kompletnie. No. Ale właśnie o to chodzi, bo byłeś pijany. On lepiej wie, ty byłeś pijany. No nie pamiętasz? Bo ja pamiętam, akurat leżałeś na kanapie, a ja zapinałem twoją żonę. Technologia, nowoczesna technologia. Przestań się tym zadręczać. No, będziesz mieć dzidziusia, no. Tylko mam do ciebie jedno zasadnicze pytanie. No. Ale chrzestnym kto będzie? Nikt! Oddamy je do okna życia i niech sobie wybierają nowego ojca chrzestnego, a co? Strasznie w tym momencie potrzebowałem, by Tomek mnie pocieszył. No i na chwilę mu się udało. Ale braterskie poklepanie po ramieniu nie wystarczyło, by wywalić z głowy ciężkie myśli. Wątpliwości Marka jednak nadal narastały. Następnego dnia mężczyzna zdecydował poszukać dowodów na to, że to on jest ojcem dziecka. A ty nie idziesz dzisiaj do biura? Nie. On dzisiaj sprawdza twoją nowoczesną technologię, nie? Kto się okaże tym technologią? Dziś pracuję w domu. Takie są uroki, chociaż szefem biura architektów, co nie? No to ja muszę zmienić plany, to ja wychodzę dzisiaj. Idę do taty. Do taty dziedziusia idę. On też musi wiedzieć, że w końcu jestem w ciąży. Miej cudowny dzień. No pa, dzięki. Pa. Mam nadzieję, że to będzie najcudowniejszy dzień w moim życiu. Czego ja mam tutaj szukać na Boga? Możliwości jest bardzo dużo. Zużyte prezerwatywy. Nie, to nie ma sensu. Musieli nie używać. To w sumie nie wiem, czego masz szukać. No ładnie, Daniel i Ilona. Bo przecież to jest takie logiczne, że jeżeli zrobisz sobie z kimś innym dziecko, to na wszelki wypadek robisz dowody i te dowody chowasz w wspólnej sypialni z twoim mężem. No genialne. Ten jej przystojniaczek, Daniel, kolega z pracy. Piękne foteczki, naprawdę. Ilonko, piękne chwile z tobą są zawsze jeszcze piękniejsze. Twój Daniel. To samo, dedykacja po prostu piękna. Naprawdę ładnie napisał i nawet pismo nie ma takie brzydkie. Mi się wydaje, że to nie pisał on. Faceci nie piszą tak ładnie, faceci mają bardzo brzydkie pismo. Chyba, że masz 80 lat, wtedy możesz mieć ładne pismo. Albo jak jesteś lekarzem, to też jest ładne pismo, tylko to jest brzydkie pismo, które jest ładne. To jest aż tak ładne pismo. Że my, przeciętne szare robaki, nie mamy zaszczytu zobaczyć piękna tego pisma i go rozczytać. Marek opowiedział przez telefon bratu o znalezionych zdjęciach. Po czym wybrał się do biura Ilony, by skonfrontować ją ze swoimi podejrzeniami. Nie no, muszę jechać z tobą, naprawdę. Zabiorę cię w tym miejscu, w którym nie byłem, ale... O, mój mąż! To ten, który się będzie opiekował twoim dzieckiem. Co ty tutaj robisz? No nic. Byłem w okolicy, pomyślałem, że cię odwiedzę, ale widzę, że już masz towarzystwo. Znasz Daniela, prawda? Cześć. Idziemy właśnie na lunch. Za rękę? Co ty gadasz? No, wyglądaliście jak zakochana para. Spacer, zarączki, te sprawy? Bez przesady. Nie wiedziałam, o co mu chodzi. Ale co ty w ogóle opowiadasz, no? Ze mną wszystko w porządku. Ale widzę, co się dzieje. Mamo, czy tak? No ale niby co? Co to są za szopki? Ja jestem w ciąży, ja się nie mogę denerwować. Tobie nie zaszkodzi, co najwyżej dziecko, a dziecka jeszcze nie ma. Tato dziecka cię zabrał na spacerek? No chyba zwariowałeś. Idź do domu, ochłoń. Chodź, Daniel. Kiedy wrócił do domu, ku jego zaskoczeniu była w nim już Ilona. Poczekaj, jak? W jaki sposób ona już jest w domu? Co? Wszystkie prawa fizyki, matematyki, logiki, wszystko się w tym momencie poszło jebać! Jakim cudem ona jest w domu szybciej od niego? Cześć kochanie, co ty robisz tak wcześnie w domu? Co ty robisz tak wcześnie? Co ty robisz kurwa teraz w domu? 5 minut temu powiedziałeś, że idziesz na lunch i on zdążył wsiąść do auta, przyjechać do domu, a ty jesteś w domu! Też mi zrobisz awanturę? Że wcześniej do domu wróciłam? No ale dziś to wyjątkowe jakoś, czwartej jeszcze nie ma. Mamy dzisiaj imprezę filmową. Wszyscy wyszliśmy dzisiaj wcześniej, żeby się przygotować. Imprezę filmową? Aha, i tam się spotkasz z tym Danielem, tak? I tu się mylisz. Z Danielem widzę się wcześniej. Idziemy najpierw do łóżka. Z tym się jebałam. Bardzo dziwny sposób na pozbycie się zazdrości. Ja nie zrozumiem kobiet nigdy. Nigdy nie zrozumiem kobiet. Jeżeli dalibyście mi książkę, jak zrozumieć kobiety? To ta książka to jakby nie dałoby się jej przeczytać w ciągu jednego życia, tak czy siak. Bardzo zabawne.
otwarta konwersacja z Danielem. To było silniejsze ode mnie. Czułem, że ona nie była ze mną szczera. Musiałem to sprawdzić. Nie no, jak nie była? Właśnie ci powiedziała prosto w oczy, że będą iść do łóżka. Może bliźniaki się uda zrobić? Znaczy już nie bliźniaki, bo tamten już ma 2 miesiące. Daniel, Astoria budzi tyle wspomnień. Ilona, no, bywało wesoło. Nie, ja muszę sprawdzić, co to jest Astoria. Astoria Bydgoszcz, apartament czasowy Sopot, dyskoteka w Elblągu, Astoria Fitness, to jest nawet siłownia, Astoria gmina w stanie Illinois. Za dużo tych Astoria, nie wiem, o którą chodzi. Ale jakbym miał moim detektywistycznym spojrzeniem powiedzieć, która to, to pewnie ta Illinois. Daniel, dziś stworzymy nowe. Nieźle. Ilona, kto wie, Daniel nie wytrzymam już do 6:00. Już chciałbym tam być. Oj, Daniel, poczekaj, jeszcze muszę się ogolić! No ładnie. Strasznie dziwne dzwonki używacie w paradokumentach. Nikt nie ma takich dzwonków na świecie. Wiesz, kiedy się ustawiają takie dzwonki? No nigdy! Halo? No cześć, brat. Dzwonię, bo się nie odzywasz. Pojechałeś w końcu do Ilony do pracy? No tak, na swoje nieszczęście pojechałem. No widzisz, mówiłem ci, żebyś tego nie robił. Ale cieszę się, że tak się stało, wiesz? Teraz mam pewność, że Ilona mnie zdradziła, no. Ale co ty gadasz? Normalnie, nie dość, że przyłapałem ich z tym Danielem, jak idzie podrączkę na lunch, to jeszcze dzisiaj są umówieni w jakiejś knajpie. Marek, ja nie wierzę. Ilona nie mogłaby cię z nim zdradzić. To nie jest w jej stylu. W sensie chłopak nie jest w jej stylu, tak? Gdybyś widział konwersację, jaką między sobą prowadzili, to byś pomyślał tak samo. No na razie nie ma żadnych dowodów, ale je znajdę. Bracie, wiem, że teraz do ciebie to nie dotrze. Nikt nie mówi do brata bracie. Raz na 10 lat się zdarzy, mówisz bracie. To, co się dzieje w tym paradokumencie, to nie ma sensu. Nikt nie zapłania kobiet przez telefon. Nikt nie mówi bracie. Nikt nie ustawia takich pojebanych dzwonków na telefon. To jest fikcja, to jest Matrix. Zachowujesz się jak świr. Wiesz co? Na moim miejscu też by się tak zachowywał. I teraz, po takim czasie, kiedy się staraliśmy o dziecko, Ilona jest w ciąży i pewnie nie ze mną. Ale nie masz na to żadnych dowodów. No na razie jeszcze nie mam, ale je znajdę. Tomek starał się mnie uspokoić i podejść do całej sprawy racjonalnie. Ale w tamtym momencie nic do mnie nie docierało. Miałem swoją teorię i za wszelką cenę chciałem ją udowodnić. Marek postanowił złapać żonę na gorącym uczynku. 10 minut przed 6:00 jest pod restauracją, w której Ilona umówiła się z Danielem. 10:06, nie mogłeś sobie darować, co? O ty... O, masz chłopie szczęście, że to środek miasta, bo inaczej już byś nie był taki przystojny. Matko jedyna. Jakby był środek miasta, to mielibyście, wiesz, na środku miasta. Teraz to on jest tam gdzieś na chodniku, także działaj! Ludzi dookoła nie widziałem, śmiało. No. Jutro zadzwonię. Cześć, Marku. A co ty tutaj robisz? O, cześć, Marku! A co ty tutaj robisz? Marek, strasznie dziwnie się zachowujesz. Ty co? Pomagasz mi w schadzkach? Niby komu? Co się głupio pytasz? Ilonie i temu Danielowi. W jakich schadzkach? Mamy tu imprezę firmową. Tak ci kazali powiedzieć? Nic mi nie kazali. Daniel był przez 3 miesiące w Stanach. Wrócił tydzień temu. Odniósł wielki sukces dla naszej firmy. I dziś to pijamy. Mhm. Myślisz, że ja w to uwierzę, tak? Ja bym uwierzył. No nie wygląda teraz, jakby miała kłamać. Ale też jest możliwe, że strasznie ją po prostu razi słońce i ona tak... O co ci chodzi? O, idzie szefowa. Może chcesz z nią pogadać, skoro mi nie wierzysz? Dzień dobry, pani Dagmaro. Cześć, Justynka. Nie wchodzisz do środka? W środku klimę włączyli, zimno jest tutaj, przynajmniej się poopalam trochę. Ciepło dzisiaj. Mamy grudzień, środek grudnia, jest strasznie gorąco. No przecież wiem, że u nich nie jest grudzień, że u nas jest tylko grudzień. Już dajcie pożartować w życiu. Trochę radości, trochę zabawy wprowadźcie do swojego nudnego, szarego życia. Znaczy już wprowadzacie, bo oglądacie moje filmy, to jest bardzo dużo radości. Ja jestem takim długopisem multikolorowym, co kiedyś były. To wasze szare życie, za każdym razem jak oglądacie mój film, to ja włączam wszystkie kolory i tak marzę wam po życiu, nie? I takie kolorowe się staje. Co prawda, no troszkę wyjeżdżam za linię, nam nie do końca dobrze koloruje, ale zawsze są jakiś kolor. Wnioski? Warto mnie oglądać. Okej, okay, do zobaczenia. Sigh.
A więc to prawda, tak? Tak, idioto. Idioto. Tak, debilu, masz najwierniejszą żonę na świecie. Jedyne, co mogłoby ją pchnąć w ramiona innego, to tylko i wyłącznie twoje zachowania. Naprawdę... Marek, ona jest w ciąży. Ona jest w ciąży. To dalej nie zmienia faktu, że jest w drugim miesiącu ciąży, a dwa miesiące temu go nie było w domu i nie uprawiali seksu. To jest podejrzane. Ja rozumiem, mamy XXI wiek, ale nie, nie da się jeszcze zapłodnić SMS-em. I celowo mówię jeszcze. Nie wiadomo, co ten świat wymyśli. Błagam cię, nie mów Ilonie. To przemyśl swoje zachowanie. Zrobiłem z siebie pośmiewisko. Justyna twierdziła, że Ilona jest mi wierna. A ja wciąż miałem wątpliwości. Marek postanowił zwierzyć się ze swoich problemów bratu. Ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio spaliśmy. Ona jest wampirem, ja jestem wampirem. My generalnie nie śpimy. Odkąd się urodziłem, chyba nie spałem. Minus lekarz to określił. Może to jest w przybliżeniu podane. No oczywiście, że w przybliżeniu. Tak plus minus pół roku w przybliżeniu. Tam z dokładnością do kilku dni, ale... Ja naprawdę nie pamiętam, żebyśmy coś razem robili. No ale pewny jesteś? Tak na 99%. Ha! A ten 1%? A ten 1%? A ten 1%? Może akurat ci się w nocy wślizgnął penis w pochwę? Takie rzeczy się zdarzają! Nawet bym się w sumie nie zdziwił, jakby tak było. Miałem pojęcia, jak długo jeszcze będę w stanie pocieszać Marka i wyciągać go z jego podejrzeń. No tak, no jak wracaliśmy od ciebie z urodzin, to coś tam się migdaliliśmy, ale niewiele pamiętam. No i mamy to. Przestań zadręczać się w końcu i zacznij cieszyć się życiem. Jak on ma się cieszyć życiem, jak będzie miał dziecko? To się wyklucza! No to zdrowie małego. Po raz nie wiem, który rozmowa z bratem przyniosła mi ulgę. Naprawdę poczułem się lepiej. Ta wersja brzmiała całkiem prawdopodobnie. To mogło stać się wtedy po jego urodzinach. Marek przeprosił Ilonę za swoje zachowanie. Następny poranek w domu Koperskich upływa w miłej atmosferze. Nie no, jak atmosfera może być miła, jak on wpierdala parówki, suche bułki i pomidora? Co to jest w ogóle za dziwne śniadanie? Dwie parówki, dwie suche bułki i pokrojony pomidor. Jak na angielskie śniadanie macie fasolkę, jajka, kiełbasę. We Włoszech śniadania są na słodko. Tam macie jakieś ciastka, jakieś takie cynamonki i inne rzeczy. Tak polskie śniadanie wygląda w ten sposób. No dobrze, kochanie, masz jakby co w lodówce przekąski? No dzięki, kotku, dzięki. Otwarte! Kto to? Tomek ma poranny dyżur w radiu, odwiezie mnie do pracy, bo moje auto mechanik odda dopiero po południu. No ale po co? Przecież ja bym cię odwiózł. No wiem, ale to żaden problem, nic mi się nie stanie. Siema. Cześć, hej. To ja właśnie zobaczyłem. Jak tylko zobaczyłem tego brata, to na samym początku już wiedziałem, że coś jest nie tak. Ale nie sądziłem, że tak od buta w 14 minucie paradokumentu powiedzą nam: tak, to z twoim bratem jest w ciąży. I to wszystko by się łączyło nawet, bo ten brat niby próbuje, wiesz, pomóc temu swojemu bratu. A to wcale nie tak, on po prostu próbuje go odwieźć. Przepraszam, zjechało mi. Jest to moja wina. Cześć. Idziesz do swojego brata i do jego żony. Idziesz się przywitać z żoną swojego brata. Całujesz ją w usta i ze śmiechem na twarzy mówisz: przepraszam, zjechało mi. Jak ci mogło zjechać? To co ty ją chciałeś w czoło pocałować? Ona się jeszcze cieszy z tego faktu, że ci zjechało. Ona mówi, żeby częściej tak zjeżdżało. Jak tam? Co słychać? W porządku. Trzy minutki, dobra? Dobra, na spokojnie. Trzy minutki, muszę majtki zmienić, bo strasznie mokro po tym buziaczku się zrobiło. Co tam, brat, słychać? Jak tam? Wszystko w porządku, wiesz? Wszystko jest okej. Nie ma problemu z tym, że pocałowałeś moją żonę w usta. Nie, ty jakby... to by miał z takim gdzieś problem. Nie, co ty, normalna sprawa. Wszystko okej, zajebiste parówki. Jakiś taki nie w sosie jesteś trochę, co? A gdzie ma być w sosie, jak on je suche bułki z pomidorem? Nawet keczupu sobie nie dał. Nie no, słabo spałem. A, no jest... zobacz za okno, jaki jest piękny dzień. Ludzie, którzy mówią: zobacz za okno, jaki jest piękny dzień. Ja patrzę za okno, jest kurwa szaro. Mi się nie chce żyć. Ładnie, może się gdzieś później wybiorę, no. Tomciu, ja już gotowa, lecimy, dobrze? Dobra, dobra. To hej, cześć, trzymaj się. Miłego. No, dobra. Pa. Pa. No, chodźmy. Dziękuję, że się tak mną zajmujesz. Dziękuję, że się mną tak zajmujesz. Dawno mnie tak nikt nie pocałował. Tu jestem, co? No, najlepszy na świecie. Mogliście chociaż wyjść z domu, jak macie zamiar takie rzeczy mówić. Jak zobaczyłem tego całusa i usłyszałem te dwuznaczności, nagle przypomniałem się wszystkie ich mrugnięcia okiem, prosztuchiwanki, przytulasy. Bałem się, że wpadłem w jakąś paranoję. A to paranoja wpadła w ciebie. Nie wiem, co ten komentarz miał na celu, ale komentarz to komentarz, zawsze dłuższy film. Wsiadł w samochód, by śledzić brata i żonę.
zaraz zobaczymy, w czym ty, brat, jesteś taki najlepszy na świecie. I wszystko jasne. Przytulili się. Nie. Przepraszam, trochę się pochorowałem. Ale nie sądziłem, że kaszel mi zniszczy komentarz. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mogę już kontynuować tamtego komentarza, bo on już stracił swój sens po tym, jak kasznąłem. Już nie ma sensu dalej mówić. No dalej, nie oszczędzajcie się. Nie, masakra! Teraz mogę powiedzieć komentarz, który chciałem wcześniej powiedzieć. Przytulają się, masakra! Nikt na świecie nie ma prawa się przytulać, jeżeli ma męża albo żonę. Zero przyjaźni, zero dobroci. Jak masz drugą połówkę, musisz gnębić ludzi! Masakra z wami. Byłem w szoku. Nie chciałem tego do siebie dopuszczać, ale przecież widziałem to, co widziałem. Ja też widziałem to, co widziałeś i nic tam nie widziałem. Marek przez cały dzień myślał tylko o tym, co zobaczył rano. Prosto po pracy przyjeżdża pod blok Tomka. Chce z nim poważnie porozmawiać. Braciszek jest w domku po pracy. Mroziło mnie, kiedy zobaczyłem Ilonę wysiadającą z samochodu. Mnie też strasznie mrozi, ale to nie przez Ilonę, to przez ten odcinek jakoś tak zimno. Albo przez odcinek, albo przez moje komentarze. Prawdopodobnie przez to drugie akurat. Trochę dzisiaj cringuję, no ale taka moja praca jest, no nic nie zrobisz na to. Czyli to tutaj przyjechała wprost od mechanika. Cześć kochanie. Nie mogę teraz gadać, bo właśnie wchodzę do fryzjera. Nie mogę teraz gadać, właśnie wchodzę do fryzjera, będzie mi dzisiaj strzygł cipkę. Serduszko sobie takie wygodne, specjalnie dla ciebie. Fryzjer, ja zwariuję chyba. Cześć brat, co tam? A nic specjalnego, słuchaj, ty rozmawiałeś dzisiaj z Iloną? Bo w ogóle nie mogę jej namierzyć. Nie, od rana się z nią nie widziałem, ani nie słyszałem. Nic specjalnego, tak, sprawdzam tylko, okej. Okay. Wybacz, brat, ale muszę kończyć. Jestem w pracy, wziąłem zastępstwo. Okej, na razie. No zaraz sprawdzimy, brother, jak ty jesteś w pracy. No jest w pracy, wziął zastępstwo. Zastępuję ciebie w związku. Zobaczymy, co teraz wymyślisz, brat. A po co ty to mówisz na głos? I czemu wy wszyscy cały czas mówicie brat? Czy wy macie imiona? Boże, Tomek, Marek! Widać, że tiktokerzy sobie nie radzą i żeby zarobić pieniądze muszą wchodzić do łóżka innym facetom. Tak jakby ktoś nie wiedział, ten rudy to jest tiktoker. Mój brat gejem? Całe życie z nim spędziłem i się nie domyśliłem. Ale co ty tu robisz, Marek? Co ja tu robię? Nie, ja spadam. Marek, poczekaj! Nie. To twój brat nie wiedział, że my? Twój brat nie wiedział, że wy. Nie, nagrywaliście wspólnego TikToka? Nie rozumiem. Klaudiusz, możemy później? Dobrze? Marek, poczekaj! Nie miałem pojęcia, dlaczego Marek wtarnął do mojego mieszkania, ani jak się zachować, kiedy nas nakrył. Czułem tylko, że muszę za nim biec i szybko z nim porozmawiać. Marek, poczekaj! Marek! Nawet czapkę zdążył nałożyć! Brat, no poczekaj, mówię do ciebie! No zatrzymałem się i co? Marek, przepraszam cię najmocniej, nie powiedziałem ci, bo naprawdę nie wiedziałem, jak na to zareagujesz. To już jest poważna rozmowa, kiedy zamiast brat mówisz Marek. Wtedy wiesz, że coś się dzieje. Przynajmniej jedno było pewne, nie miał romansu z Iloną. Co za bzdura, nie mów, że nie wiedziałeś, jak ja się schowałem, za kogo ty mnie masz? Marek, proszę cię, no, zostań na chwilę, porozmawiajmy o tym. Marek, przepraszam, naprawdę nie wiedziałem, jak mam to w ogóle nie powiedzieć. Tak ostro. Nie wtrącaj się. Jakie nie wtrącaj się? Jestem twoim facetem. On nie może się tak ciebie odzywać. Dobra, Klaudiusz, do domu. Ja wiedziałem, że z TikTokerami to jest jak z psami. Nie patrzysz TikTok. Do domu, już siad! Też jak spotykam jakiegoś TikTokera, to mówię siad! Daj łapę! Tak, chcesz wiedzieć, dlaczego ci naprawdę nie powiedziałem? Tak, gadaj w końcu. Bo ci zawsze zazdrościłem. Zawsze chciałem być jak ty, jak starszy brat. Zawsze chciałem być jak ty, więc zostałem gejem. To ma tyle sensu. Normalnie spełnienie marzeń naszych rodziców. Architekt, piękna żona, rodzina, dziecko w drodze. A ja co? A ja dziennikarz z Bożej łaski. I co na dodatek? Gej. Weź, przestań chrzanić, co? Marek, naprawdę, proszę cię. I wiesz co, dopóki wszyscy myśleli,
że jestem hetero, dopóty miałem szansę błyszczeć w ich oczach, tak samo jak ty. Starszy, idealny brat. Nie, nie chcę tego słuchać. Stało się najgorsze, co mogło się stać. Dziecko umarło? Markowi powiedzieć o tym już dawno, ale po tej kłótni bałem się, że już nie będzie chciał ze mną gadać. Marek nie opowiedział żonie, co zaszło między nim a Tomkiem. Następnego dnia rano postanowił, że odsunie od siebie wszelkie podejrzenia i zacznie cieszyć się ciążą Ilony. Dzisiaj na nowo! Sucha bułka i jajecznica! Parówki się skończyły. Kochanie... O, dzięki. Nie no, to dla ciebie więcej. Czy oni piją na śniadanie whisky? Prawdziwy Polak! Szklaneczka whisky o 7 rano! Wygląda dobrze, wygląda dobrze. Wygląda dobrze! Ale smakuje jak gówno. Powiedz mi, co ta fryzjerka robi ci z włosami, że ja nie widzę tutaj żadnej różnicy, co? Bo na złe włosy patrzysz, no przecież ci mówiłam, nie? Serduszko. No w sumie to fakt. Raz chyba tylko jak zrobiłaś włosy na czerwono. Tak, pamiętam. Miała taka akcja. Może ja coś ci pokażę. I teraz jak on nie patrzy, to powinna jak te wszystkie takie TikToki właśnie, że podmienia tam jajecznicę szybko, jeszcze sobie zabiera bułkę i chowa pod swoją jajecznicę. Zobacz, co znalazłem. A co to jest? To jest laptop. Nawet niezły, bym powiedział, z tyłu. Przecież nie będziemy oszczędzać na naszym bobasku, nie? Kupta się, ale to jest dla dzieci powyżej 5 roku życia. Nasze dziecko będzie rosnąć, nie? Kto wie, czy za 5 lat nie zbankrutuje. Lepiej mieć teraz ciuszki, niż potem nie mieć. A nasz jeszcze nie urodził. No fakt. Będziesz cudownym tatą. Będziesz cudownym tatą. Nie, no właśnie będzie chujowym tatą, jeżeli on nienarodzonemu dziecku szuka ubranek dla 5-latków. To znaczy, że będzie bardzo złym tatą. W sensie nie pod względem wychowawczym. Pod względem wychowawczym może być super tatą. Pod względem taty on będzie tym tatą, który nie pamięta, kiedy twoje dziecko ma urodziny. Nie rozpuść nam naszego dzisiaj, okej? Okay? Kurde! A już kwas zamówiłem. I trzeba będzie w ogóle zrobić remont domu, nie? A stać nas? To nie jest kwestia, czy nas stać. Czy ciebie stać? Ja tylko maluję. Po prostu trzeba to zrobić. Dziecięcy pokoik. A, nie o to mi chodziło. Po prostu ściany są brudne, wypadałoby odmalować. Nie będę robić żadnego dziecięcego pokoiku. Niby gdzie ty chcesz dobudować pokój? Nie ma szans. Nie stać nas. Nie tylko. Nasz dom w ogóle nie jest przystosowany do małego takiego dzieciaczka. No w tej kwestii zdaje się w 100% na ciebie. Nie będę się wtrącać. No to dobrze. Zobaczysz, zrobię taki projekt, jakiego nie widział świat. W sensie, że taki słaby. Skończył z tymi swoimi podejrzeniami i zajął się byciem szczęśliwym przyszłym tatą. Bo nie wiem, jak długo bym to jeszcze zniosła. Rób. A w ogóle to trzeba będzie Tomkowi powiedzieć, że będzie ojcem chrzestnym. Tomek w najbliższym czasie się tutaj nie pojawi. Dlaczego? Bo jest gejem, a do tego domu gejom wstęp zbroniony. Zapracowany jest tam. Jest sezon urlopowy, ma w radio i co chwilę jest w pracy właściwie, także ciężko to widzę. No trudno. W końcu i tak mu powiemy, nie? Pewnie. Jasne! Jak będzie umierał, to mu damy znać. Uświadomiłem sobie, że nie mogę powiedzieć Ilonie tego, co się dowiedziałem na temat mojego brata. Poza tym, skoro on pokrywał w tajemnicy, to nie miałem prawa go zdradzać. Nie chciałem też zaprzątać sobie tym głowy w tak szczęśliwych chwilach. W porze lunchu Ilona i Marek postanowili udać się do sklepu z dziecięcymi wózkami i nieco się rozejrzeć. Pamiętaj, że cena nie jest tak ważna jak komfort i bezpieczeństwo tego wózeczka. Jasne, cena nie jest taka ważna. Zbankrutujmy! Wydajmy wszystkie pieniądze na dziecko. Na ubranka, na wózek, tak żebyśmy w razie co nie mieli co jeść. Dziecko będzie jadło z cycka, no ja też coś tam przekąszę akurat. Powtarzało się to 100 razy. No i ze 100 jeszcze będę powtarzał, wiesz? Przepraszam cię na sekundę, dobrze? Okej. Okay. Tak. Tak, przy telefonie. Tak, potwierdzam. Do profesora Jabłońskiego o 17:30. Będę na pewno. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jabłoński? Przepraszam cię, kochanie, już jestem. Okej, okay. Co tam? Justyna dzwoniła. Justyna? To jest odległość może metra. Nawet jeżeli będziesz mówić bardzo cicho, na przykład w taki sposób, to i tak będzie cię, kurwa, słychać metr dalej. A ty nie mówiłaś cicho, ty mówiłaś tak, do profesora Jabłońskiego. To, że mówisz w tą stronę, to nie znaczy, że dźwięk nie zakręci. Czy miałam prawdziwe powody, by kłamać, czy nie? Nie miało tu żadnego znaczenia. No tak, to z pracy, pamiętasz? A tak, pamiętam. Chcę się umówić o 17:30, ma jakąś ważną sprawę. Coś się stało? Nie, wszystko w porządku, ale jakieś firmowe sprawy. No, jak firmowe, to spoko. No, kłamała mnie. Zrozumiałem, że te wizyty u fryzjera bez zmiany fryzury to też pewnie był profesor.
Tylko po co? Profesor, profesorek, profcio, różnie mi mówią. Czasami nawet Jabłoński. Nie rozumiem, nawet skąd się wziął, żeby mówić do mnie profesor Jabłoński. Podsłuchana rozmowa zaniepokoiła Marka. Postanowił porozmawiać o tym z bratem. Po raz pierwszy od pamiętnej kłótni. Chciałem cię przeprosić. A ja ciebie też. Nie powinienem tak reagować. A ja mogłem ci powiedzieć znacznie wcześniej. To mogłeś. Poczułem się oszukany, wiesz? I zacząłem się zastanawiać, co jeszcze przede mną ukrywasz. Naprawdę? No tak. I chciałem ci coś jeszcze powiedzieć, ale nie wiem jak. Nie wiem, może na przykład wprost? Wprost? Bardzo skomplikowane słowa. Profesor? Profesor, chyba tak. Jabłoński. O, udało się nawet za pierwszym razem. Podejrzewałem, że to ty jesteś ojcem dziecka, wiesz? Nie miałem pojęcia, co odpowiedzieć. Słucham? Nie mów słucham, bo cię wyr... Może lepiej nie będę proponował takich rzeczy. Wiem, że to głupota i że to są całkowicie bezpodstawne przypuszczenia, no ale... No stary, ale mówiłem ci. Ilona jest naprawdę w porządku. No właśnie nie do końca. Jestem pewien, że ona kłamie. No czekaj, jak to? No teraz na przykład ma wizytę u lekarza, u którego się leczyliśmy. A mi skłamała, że idzie do koleżanki. I chce, żebyśmy tam poszli. Zobaczyli, o co w tym wszystkim chodzi. A chcesz, żebyśmy ją szpiegowali? No, szpiegowali to za duże słowo. Zobaczymy tylko, co i jak. No nie wiem. Proszę cię, pomóż mi. Ulżyło mi, że wszystko sobie wytłumaczyliśmy z Tomkiem. Ale nawet nie mogłem się tym cieszyć, bo sprawa z Iloną i kliniką mnie dobijała. Niedługo później bracia są już w klinice leczenia niepłodności. Dzień dobry. Gdzie panowie idą? Tutaj nie można. I kto nam niby zabroni? Ty! Ty nam niby staniesz na przeszkodzie! Błagam cię, odsuń się lepiej z własnej woli. Niestety profesor Jabłoński teraz przyjmuje pacjentkę. Ja wiem, to pacjentka to jest moja żona, proszę pani. Ilona Koperska, tak? Zgadza się? Ja jestem jej mężem i to jest mój dowód osobisty, pani sobie zobaczy. Ja rozumiem, ale nie ma to znaczenia, musi pan czekać. Jesteś kobietą, on jest wysokim facetem, on nic nie musi, rozumiesz? W tym wypadku jakby, no... Proszę pani, ja miałem w tej wizycie uczestniczyć, tylko się spóźniliśmy po prostu, no. Nic mi o tym nie wiadomo. Gdyby tak było, miałabym to zaznaczone. Musi pan poczekać. Zaraz ty sobie poczekasz na SOR-ze ze złamaną nogą! A tam się czeka bardzo długo. Ja na przykład czekałem 12 godzin. Tyle było mi powiedziane, że będę miał czekać, więc poszedłem po prostu prywatnie. No dobra. Dzień dobry panu. A, dzień dobry. Nie powiem, że mnie to nie zdziwiło. Lekarz w klinice znał mojego brata? Ty go znasz? No, to co, ja różnych ludzi znać nie mogę. Nie, nie możesz. Nie możesz znać różnych ludzi. Nikt nie może znać więcej ludzi niż ja. Ja mam więcej znajomych na Facebooku. Wy nie możecie mieć więcej znajomych niż ja. W radiu pewnie u mnie był jakiś wywiad, z nim przeprowadzałem. W radiu? Wywiad? Wiesz co, nie ściemnij mi tutaj, brother, okej? Okay? Wiesz, do czego doprowadziłeś do niedomówienia? To mów mi teraz prawdę, jak jest. Nie miałem pojęcia, jak długo dam radę jeszcze wytrzymać te wypytywanki Marka. No dobra, powiem ci, ale w sekrecie. O? Ten lekarz też jest gejem. Tak, co? W życiu by nie powiedział, serio? Tam są nagle wszyscy gejami, nie? Ja bym się nie zdziwił, gdyby się okazało zaraz, że ja jestem gejem. Proszę, to ma się na czole wypisane? Stary, gdyby tak było, to chyba nie zajęłoby ci pół życia, żeby odkryć, że twój brat jest homo, co? Nie no, fakt. W sumie racja. No. Dobra, ty, ja lecę do automatu po jakąś kawę. Chcesz coś? No, dobra, mogę iść. No to ho. Nadal nic nie wiedziałem. Gubiłem się w domysłach, a te sytuacje z Tomkiem jeszcze bardziej wszystko skomplikowały. Zrobiłem się zbyt nerwowy. Potrzebowałem odetchnąć. No dobra, brat. Możesz mi w końcu wyjaśnić, co my tutaj właściwie robimy? To jest klinika in vitro, tak? No. Więc skoro Ilona mnie okłamała i przyszło tutaj w tajemnicy, to wiesz, co to może oznaczać? Że do zapłodnienia doszło w jakiś inny sposób niż naturalny? Nie, nie, w naturalny, tylko że nie z nim. Powiem więcej. Ojcem może być jakiś przypadkowy dawca nasienia, przecież ja nie oddawałem. No, w takim wypadku to nie może być, tylko na pewno jest jakiś przypadkowy dawca nasienia. Twoje? Naprawdę? Nie możesz w końcu jej odpuścić? Zajść z niej? No nie mogę jej odpuścić, rozumiesz? Skoro mnie okomała, to znaczy, że jest zdolna do wszystkiego. Marek, ale zastanów się, po co? Po co ona miałaby to niby robić? Też nie wiem, ale wszyscy słyszeliśmy, jak go okłamała. Wszyscy! On też, bo stał pół metra dalej! O, zaraz się dowiemy. Marek? A co wy tu robicie? Już się cieszyłam, że on odpuścił. Szpiegujecie mnie? Nie. Przyszedłem zobaczyć, dlaczego kłamiesz. I ty, Tomek, też? I ty, Tomek, też? Nie, on nie przyszedł. On został zaciągnięty siłą akurat. Ty się nie tłumacz, bo to nie my się mamy tutaj tłumaczyć. No, jeżeli mamy rozmawiać takim tonem, to w ogóle sobie odpuść. Dobrze więc. W takim razie odpowiedz mi na spokojnie. Moja kłamliwa żono, co tu robisz? Przyszłam...
odwiedziny. Mam na wizycie u profesora Jabłońskiego. A dlaczego mi o tym nie powiedziałaś i mnie okłamałaś? Może dla takich samych powodów, dla których Tomek tutaj jest. Czyli? Jesteś ostatnio nie do wytrzymania. Trochę mu się nie dziwię, jakby okłamałaś go stojąc obok niego, rozumiesz? No też bym miał pewne podejrzenia. Podejrzliwy, nerwowy. I ty chcesz mi mówić, że to, że kłamiesz, to jest moja wina, tak? Oczywiście, że tak. Zawsze jest twoja wina. Nieważne co, kobiety są bezwinne. Zawsze jest wina faceta. Zawsze! Nie ma nigdy winy kobiety. Rozumiesz? Kobiety to aniołki i srają fiołkami, nie pamiętasz? Brat, myślę, że ona ma rację. Gdybyś odpuścił, tak jak ci radziłem, to myślę, że dzisiejszą wizytę w klinice odbylibyście razem. To prawda, Ilonko? Niestety tak. O czym wy w ogóle mówicie? Przecież on odpuścił. To już był moment, kiedy on odpuścił. Już gadaliście normalnie, wpierdalaliście razem jajeczniczkę. I ty losowo, całkowicie losowo postanowiłaś skłamać. Byliście na dobrych relacjach już z powrotem, na dobrych torach. Pociąg jechał dobrym torem. I chuj nagle się wykolei. I to przez ciebie, nie przez niego. Ostatnio cię nie poznaję. Wiesz, to jest zwykłe prowadzenie ciąży, rutynowe wizyty u profesora Jabłońskiego, ale są bardzo stresujące. Nigdy nie wiem, jakie dostanę wyniki, czy wszystko będzie okej. Okay. Nie chciałam cię dodatkowo denerwować. Wizyty? To było ich więcej? Tak. Słusznie nie zauważyłeś fryzury po wizycie u fryzjera, bo fryzjer niedaleko bloku Tomka to również był profesor Jabłoński. A skąd ona wie, że on był wtedy u Tomka? Przecież ona nie ma pojęcia, że on ją widział, jak jechała do fryzjera! Po tej rozmowie zrozumiałem, że ona musi mnie mieć za jakiegoś potwora, któremu musi kłamać w obawie przed jego nerwami. Postanowiłem odpuścić i cieszyć się ciążą. Marek wreszcie uspokoił myśli. Kolejnego dnia po pracy miał zamiar jak najszybciej wrócić do domu i zająć się planowaniem dziecięcego pokoiku. Marek! O, siema! Cześć. Cześć, Robert. Co, ty już po pracy? Tak, chciałem ci podziękować za polecenie tej kliniki ginekologicznej. Czemu chodzisz do ginekologa, będąc facetem? Fachowy lekarz, świetna obsługa, super sprzęt, wszystko jak trzeba. Super. Mam nadzieję, że pomogą wam tak jak nam. No też mamy taką nadzieję. Wasz przykład z Moniką bardzo nas podbudował. Świetnie. Wczoraj odebrałem wyniki badań od ginekologa. Mhm. Super nasienie, terapia, którą polecił lekarz, jest rewelacyjna. Nikt nie pytał, ale mam giga dobrą spermę. Powiedział, pij dużo soku ananasowego, no to już tylko sok ananasowy piję. Rozumiesz, moje plemniki są tak silne, to są takie malutkie pudziany. Wychodzimy. Plemniki żywotne, próbka jak trzeba, nic nie stoi nam na przeszkodzie. Zresztą, co ja ci będę opowiadał? Sam przez to przechodziłeś, wiesz jak jest. Znam ten temat, no. Dobra, stary, lecę, nie zawracam ci głowy. Trzymaj się, do jutra. Do jutra. Dzięki, że powiedziałeś, że masz super plemniki, super. W tamtym momencie Robert uświadomił mi, że nigdy nie widziałem wyników badań. A przecież oddawałem nasienie do analizy. Musiałem to sprawdzić. Rozmowa ze znajomym rozbudziła ciekawość Marka. Mężczyzna postanowił zapytać Ilonę o wyniki jego badań. Powiedz mi, kiedy ja będę mógł zobaczyć wyniki tych swoich badań, bo nie przypominam sobie, żebym je widział. Jakich badań? Jak to jakich badań? Tych badań nasienia. Widziałeś, na pewno ci pokazywałam. Nie, kochanie. Ja nie widziałem żadnych wyników. Pokazywałam ci. A w ogóle jakie to ma teraz znaczenie, jak jesteśmy w ciąży? Bo nie jesteście w ciąży, ty jesteś w ciąży, nie jesteście w ciąży. Lecę, pa. Racja. Pa. Baw się dobrze. Wiedziałem, że jak tylko wyjdzie, to zacznę szukać. To było silniejsze ode mnie. Nie mogę wytrzymać. Korzystając z nieobecności żony, Marek przeszukuje dom. Ma nadzieję znaleźć swoje wyniki badań.
Czy on jest architektem, czy włamywaczem? Na czym on się dorobił fortuny, przepraszam bardzo. Bardzo sprytnie, bardzo mądrze próbuje się włamać właśnie do szafki. Generalnie do takich szafek to nie jest problem wziąć, pociągnąć z całej siły i wszystko tam pęknie i po prostu otworzysz. Skąd wiem? Nie mam pojęcia, nie, tak przypuszczam. A jednak sposób na pociągnięcie na siłę wypalił lepiej niż łyżka do butów i nożyczki. Mam cię. Marek Kopelski, wyniki badań. Całkowita liczba plemników 25 milionów, ruchliwość 19%, rychliwość typu D 81%. Trwała bezpłodność. Przyjebane! Ja bym się kurwa popłakał, ja bym się zabił. To było prawdopodobnie moment, w którym bym umarł. Jeżeli kiedyś nagle zniknę z YouTube'a, to prawdopodobnie dowiedziałem się, że jestem bezpłodny. Marek jest rozgoryczony swoim odkryciem. Nie może się doczekać konfrontacji z żoną. Ja bym się nie mógł doczekać konfrontacji z Liną. I z jakimś wysokim mostem, tak żeby na pewno mnie szybko nie zdjęli. Panie, jak mi z nim zdradzałaś, to też myślałaś o mnie wtedy? O czym ty mówisz? O czym ja mówię? Od początku miałem rację. Wiedziałem, dziecko nie jest moje. Ja już mam tego dość, naprawdę. Ty masz tego dość? Powyżej uszu. A to coś ci mówi? Poznajesz te papiery, te wyniki badań? Mówi ci to coś? Marek, ale przecież... Co przecież? Nadal się będziesz wypierała, że mi zdradziłaś? Kim jest ten gość? Marek, ale to nie tak, naprawdę. Kim jest ten facet, się pytam? To był... tylko MMS! SMS-em się nie da, ale MMS-y potrafią naprawdę niesamowite rzeczy. Pamiętasz, wysłałeś mi kiedyś MMS-a ze swoim fiutkiem? Dobrze, powiem ci. No to mów, na co czekasz? To twój brat, Tomek. O nie. Marek, ale poczekaj! Puszczaj mnie! Marek, błaga! Wszystko zostaje w rodzinie, nie? Jak będzie miał geny po twoim bracie, to trochę gorzej. O kurwa, Boże, co ja powiedziałem? Nie o to mi chodzi. Chodzi mi, że on był taki chudrlaczek. Ach, kurwa, już i tak mnie ludzie znienawidzą. Nie mam nic do gejów, tak? Mam przyjaciela geja, nie mam żadnego z tym problemu. Zrozumcie, proszę, nie bijcie mnie, no ja lubię gejów. Nie da się już uratować tego komentarza. To było coś strasznego. Chciałam spalić te wyniki, pozbyć się ich. I na nieszczęście zapomniałam. No i teraz miałam za swoje. A teraz wszystko miało się skupić na biednym Tomku. Musiałam go ostrzec, a potem po prostu tam pojechać. Tomek otrzymał SMS od Ilony, w którym ostrzegała go przed wizytą Marka. Nie spodziewał się jednak, że brat przyjedzie do niego aż tak szybko. No już. Co jest? Marek, przestań! Kasuj to z internetu, kurwa! Kasuj! Nawet podobnie wyglądają. Kasuj to z internetu! Kasuj to z mojej żony! Powiedziała, rozumiesz? Ale Marek, przecież ja w ogóle co ty? Jesteś gejem, tak? Czy może dla Ilony zrobiłeś wyjątek? Ale to nic z tego nie rozumiesz, naprawdę! Nic nie rozumiem? Jak mogłeś? Byłeś dla mnie najważniejszy, rozumiesz? Jak mogłeś? Ała! Marek! Wsuwać bratu żonę, co za dno! Ała! Marek! Marek! Ci dam Marka, ty. Ja ci dam Marka. Teraz możesz do mnie mówić brat co najwyżej. W końcu dotarł do mnie ten cały dramat. Kochana żona i kochany brat sypiali ze sobą. A dziecko, którego tak bardzo pragnęliśmy, nie było moje. Byłem kompletnie zdruzgotany. Tomek tak zazdrościł mi życia, że ukradł mi rodzinę. Nie ukradł, tylko zrobił swoją. Nie ma pojęcia, co dalej robić. Dlaczego? Czym ja sobie na to zasłużyłem? Nie chcę się z tobą gadać. Ale właśnie musimy pogadać. To nie jest tak, jak myślisz. Jak masz tak bredzić, to ja jadę. Poczekaj, posłuchaj. Nie spałam z Tomkiem. Jak nie spałaś? No nie spała z Tomkiem. To Tomek spał z nią, ona nic nie robiła po prostu. No leżałam. Zobacz, mam to na papierze. Tomasz Koperski, Ilona Koperska. Zabieg inseminacji. Tomek oddał tylko nasienie. Wszystko odbyło się w klinice, w której wczoraj byłam. Szczerze mówiąc, jakbym był całkowicie bezpłodny i miałbym brata, i miałbym żonę, i chciałbym mieć dziecko, nie wiem, czy czułbym się dobrze z faktem, że dziecko, które ma moja żona, jest tak naprawdę mojego brata. Bardzo bym się z tym dziwnie czuł, bardzo źle bym się z tym czuł. Może po dłuższym namyśle jakoś by tam doszlibyśmy do jakiegoś konsensu. Tak się mówi, konsensu? To się tak nie mówi. Ale jakby tak za moimi plecami moja żona miałaby wybrać mojego brata do zapłodnienia, no nie, jakby nie ma szans. To właśnie dlatego ten lekarz mnie tam rozpoznał. Szukałaś mnie.
Myślisz, że to była dla mnie łatwa decyzja? I wiesz, że mogłaś spytać o to jego? To jest jego brat! Myślę, że łatwiej jest wychować dziecko, kogoś, kogo nie znasz, nigdy nawet nie zobaczysz na oczy, niż dziecko swojego brata. No in vitro, bo in vitro, ale dziecko swojego brata. Go nie pragnęłam bardziej na świecie, niż mieć dziecko. Byłam totalnie załamana. Nie miałam pojęcia, co mam robić. Nie było cię u doktora wtedy, kiedy przekazał mi te najgorsze wieści. Miała gdzieś pani być, zdaje się, z mężem, prawda? Tak, ale nie mógł przyjść. Ma bardzo ważne zlecenie w pracy i akurat pokryło się z dzisiejszą naszą wizytą. Szkoda. Szkoda, bo jest bezpłodny. Jego. A to jakieś złe wieści? Niestety, przeanalizowałem wyniki badań jego nasienia. Proszę spojrzeć. No wie pan co, ja nic nie rozumiem z tych liczb. A z tych literek, które na dole są napisane czerwonym druczkiem, trwała bezpłodność, rozumiesz? Czy też ci przeczytać? Trwała bezpłodność? Trwała? Trwała? No trwała, trwała i przestała trwać, takie życie. W sensie przestanie trwać, jak on umrze, o to chodzi. Jedyne, co przyszło mi do głowy, to pogadać z Tomkiem. No, ja ją przekonywałem, żeby jednak powiedziała ci prawdę, że zrozumiesz to. Ale ja wiedziałam, że się załamiesz. I wiedziałam, że możemy stracić szansę, żebyśmy kiedykolwiek w ogóle mieli dziecko. No i chwilę później zaczęła do mnie wydzwaniać i mówić mi o tym całym pomyśle z in vitro. Tomek, pomyśl. To jest jedyna szansa, żebyś mógł pomóc bratu w życiowym dramacie. Czy to jest na pewno szansa, żeby pomóc bratu? Nie wiem, no dalej nie uważam tego za najlepszy pomysł. Mówiliśmy już na ten temat przez telefon. Pomyśl tylko, jak on się poczuje, kiedy się dowie, że jego młodszy brat musiał go zastąpić. Ale ty go nie zastąpisz. Przecież nie pójdziemy do łóżka. Ale tu chodzi o spermę. On będzie miał geny brata, rozumiesz? O to chodzi. On się urodzi i będzie podobny do jego brata, nie do niego. To już lepiej, żeby był niepodobny do nikogo. Ale i tak się z tym będzie źle czuł. Myślałam o tym od ponad miesiąca i doszłam do wniosku, że lepiej dla niego, jeżeli mu nie powiem. Chcesz, żebyśmy go okłamywali? Dwie najbliższe mu osoby? Wiem, to jest straszne, ale to jedyna droga, żeby on mógł być szczęśliwy. Szkoda, że większego tego echa nie nałożyliście na ich głosy. I tak nic nie słyszę! Pierdolne milion efektów na ścieżkę audio! I tak jest jakiś gówniany paradokument, nikt tego nie oglądał. Od dawna wiedziałam, że jest gejem. Dowiedziałam się przypadkiem. Ale teraz ten fakt nam sprzyja. Jak ja mam teraz wam uwierzyć, wam, co? Cały czas mnie okłamujecie, już tyle nowe myśleliście, że... No bo tym razem mówimy ci prawdę. Zrobiłam to wszystko dla ciebie. Żebyśmy mieli dziecko. Bo cię kocham. Jakbyś mnie kochała, to byś mnie nie okłamała. Ale to wszystko dla nas. Zostawcie Marek. Nie, no ma. Tak bardzo chciałam mieć dziecko, że byłam zdecydowana na wszystko. Teraz z perspektywy czasu wiem, że bardzo zraniłam Marka. Tomek odwiózł Ilonę do domu. Kobieta ze względu na emocje nie była w stanie prowadzić. Teraz zastanawiają się, co robić dalej. Długo myślałem, wiecie? No i zajechałem do militariów i kupiłem broń. Bałam się, że nie wrócisz. Bo nie wróci. Zresztą on tylko po rzeczy przyjechał. Chciałem mieć dziecko. No ale ty chciałaś jeszcze bardziej. Nie mogę tylko przeżyć tego, że pominęłaś mnie w swoich planach i nic mi nie powiedziałaś, no. Ja niestety też byłem za tym, żeby ci nic nie mówić. No ale rozumiesz to dla twojego dobra. Żebyś się nie załamał. A może byście pozwolili mi zadecydować o tym, co? Ja nie mam 5 lat. Powtarzam ci, zrobiłam to dla nas, żebyśmy byli szczęśliwi. Wtedy, kiedy wracaliśmy z kliniki z tą cudowną wieścią o ciąży i po raz kolejny chciałeś oglądać zdjęcie z USG, byłeś taki szczęśliwy. Myślałam, że pęknie mi serce. Chodźmy do domu, trzeba to ogłosić. To fakt. Zaprośmy wszystkich jeszcze dziś. Nie musicie nam pokazywać powtórki, widzieliśmy to. Na samym początku widzieliśmy. Dlaczego? No bo ty z tych emocji zaraz się wygadasz, albo dasz coś po sobie poznać i zrobisz całą niespodziankę. No fakt, no masz rację. Zadzwonię do pozostałych, a ja zadzwonię. Dobra, pa. Cześć, Ilona. Cześć, Tomek. Chciałam ci powiedzieć, że jestem w ciąży. Wtedy pojawiły się twoje pierwsze wątpliwości.
Boże, no chciałam ci wszystko powiedzieć, zrzucić to z siebie, no ale było już za późno. Oczywiście, chciałam ci kiedyś powiedzieć, naprawdę, naprawdę. Tak mniej więcej w momencie, kiedy dziecko zaczęłoby wyglądać jak twój brat. Ale w przyszłości, jak dziecko będzie już na świecie. Ale ty się zaczęłaś orientować znacznie wcześniej. I to było straszne. To było straszne, to. A pomyślcie może, co ja musiałem czuć. Wiem, kochanie, ale zobacz. Za 7 miesięcy będziesz tatą. Kłócimy się co do tego, kto będzie tatą. Ja? Nie. On będzie tatą. Marek, przestań. Całkowicie go rozumiem. Jest tyle sposobów, żeby mieć dziecko, nie mogąc mieć dziecka i nie robić tego z bratem. Ja sobie osobiście nie wyobrażam sytuacji, gdzie moja żona miałaby mieć dziecko z moim bratem, bo jestem bezpłodny. No nie wiem, wolałbym adoptować. Przestałem zionąć do nich nienawiścią. Tyle się zmieniło, ale wybaczyć? Jeszcze nie potrafiłem. W ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie wybaczyć im to, co zrobili. 7 miesięcy później Marek i Tomek niecierpliwie czekają na wieści z sali porodowej. Marek? Co? Ty nie chciałeś być zieloną podczas tego porodu? Chciałem, ale wpuszczałem tylko ojców, także ty możesz wyjść co najwyżej. Się bałem. Poza tym ona powiedziała kategorycznie, że nie. Że nie chcę, żebym widział ją w takiej ekstremalnej sytuacji, zresztą z Dasią. U mnie Natalia nie ma nic do gadania. Ja chcę widzieć narodziny. Nie ma opcji, że w ogóle będę za salą, kiedy Natalia wyrodziła. Nie ma takiej szansy. Ja muszę widzieć, jak to dziecko wychodzi, tam wypełza. To jest, kurwa, jeden z najlepszych momentów w życiu. No nie wyobrażam sobie czekać na sali obok. Nie ma szans. Nie, kurwa, nie. Twardzielka. Panie Koperski, gratulacje. Ma pan syna. Najgorzej, on będzie przypominał brata w 100%. Dzięki, ja. Wszystko poszło bez najmniejszych komplikacji. Za parę minut zaprowadzę pana do żony. Super. Dziękuję. Jest pani cudowna, przepraszam, to z emocji. Jest pani cudowna, przepraszam, to z emocji. Jest pani cudowna, znaczy przepraszam, to z emocji. Wcale nie jest pani, znaczy przepraszam, no. Będzie syn. Będzie syn. Będzie syn i damy mu na imię Jacek. O, jak nasz tata. A na drugie damy mu Tomek. Też po tacie. Ale możecie nie wybierać za niego? Może on chce być helikopterem? Kocham cię, brat. Zważając na sytuację i twoje preferencje, to nie brzmi dobrze. Marek Koperski uczęszcza na terapię, która wciąż pomaga mu zaakceptować fakt, że jego brat jest biologicznym ojcem jego nowonarodzonego syna. Marek i Ilona starają się być szczęśliwymi rodzicami. Marek i Ilona starają się być szczęśliwymi rodzicami. Tylko, że coś nie wychodzi.